Cześć, tutaj Gosia z Cuczytam, a za mną jest łódzka filmówka, ale to nie tutaj dzisiaj idziemy. Jest sobota, jestem w parku i wybieram się na randkę w ciemno. Nie będzie to jednak zwykła randka, tylko randka w ciemno z książką, którą organizuje kawiarnia Tubajka we współpracy z antykwariatem Myszy i Ludzie. A za mną możecie zobaczyć łódzką palmiarnię. Dobrze, to teraz o co w ogóle chodzi? Książki zapakowane są w taki szary papier, na którym napisane są cytaty. I na podstawie tych cytatów można wybrać coś dla siebie. Tylko jedną książkę na osobę, dlatego ja kupiłam tę książkę dla siebie, a tę książkę dla Asi. Za chwilę przeczytam wam ten cytat i otworzę tę paczkę, ale chyba zrobię to na zewnątrz, żebyście lepiej mnie słyszeli. I teraz odpakuję tę książkę, która jest dla mnie. Co jest na niej napisane? Tak, mówił stary Malachi, dużo się tam zmieniło i nadchodzą większe jeszcze zmiany. Ludzie szepczą, że w Dolinie Czarnego Dzika ukazuje się pod koniec dnia Odyniec bez Szczeciny. Mnie to brzmi trochę westernowo, ale zobaczymy. Wiatr wieje. Okej, okay, jest to Brian Don Byrne, Messer Marco Polo. Nie słyszałam o tej książce, nie wiem właściwie, czy jest to książka dla dzieci. Chyba tak, bo są tutaj ilustracje. Bardzo podoba mi się jej format i to, jaka jest malutka. Myślę, że chętnie to przeczytam. Jeżeli słyszeliście coś o tej książce, to dajcie znać. Natomiast książka dla Asi będzie niespodzianką nie tylko dla Asi, ale również dla was. Przeczytam wam zaraz, co jest na niej napisane, a Asia dostanie ją dopiero w przyszłym tygodniu, więc przez cały ten czas możecie zgadywać, co to za książka. Wszystko idzie jak z płatka. Strasznie mnie boli lewa łapa, reumatyzm wlazł mi w gnaty, ale jestem zadowolony, obywatele. Trzymajcie się mocno, mieszczuchy. Jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być za książka, zostawcie informację w komentarzu, a przekonacie się w przyszłym tygodniu. Myślę, że to była całkiem udana randka w ciemno, a wam życzę wspaniałych lektur w Światowy Dzień Książki.